ponad 11 tysięcy złotych straciła 82-letnia mieszkanka Suwałk, która zaalarmowana przez rzekomego wnuczka wyłożyła kilkanaście tysięcy na zapłacenie kary wyznaczonej przez prokuratora. Kreatywność oszustów w połączeniu z naiwnością starszych osób przynosi przerażające efekty. Tym razem osoba podająca się za wnuczka, szlochając, poinformowała staruszkę o poważnym wypadku, w którym ciężko ranny został człowiek. Ofiara rzekomego wypadku miała znajdować się w szpitalu, a wnuczek na komandzie. Według relacji kobiety rzekomy wnuk przekazał nawet słuchawkę policjantowi. Ten miał kobietę poinformować, że wnuk mówi prawdę, ale sprawę można załatwić, wpłacając 50 tysięcy złotych. Gdy oszust usłyszał, że kobieta nie ma tyle pieniędzy, zaoferował negocjacje z prokuratorem. Po chwili poinformował, że ten dał się przekonać i obniżył stawkę do 11 tysięcy. Zapowiedział też, że w ciągu kilku minut pojawi się kurier i weźmie pieniądze spakowane w kopertę. By uwiarygodnić tę historię, podał nawet kobiecie numer rzekomej sprawy i kazał wpisać go na kopercie. Tym razem oszuści, chcąc uniemożliwić kobiecie kontakt z policją lub z kimś z rodziny, poprosili ją, by do czasu przyjazdu kuriera nie rozłączała się. Kobieta niestety posłuchała. Połączenie zniknęło wraz z kurierem i oszczędnościami. Policja zwraca się do wszystkich bez wyjątku z przypomnieniem. Prawdziwy policjant nigdy nie rozmawia o prowadzonej sprawie przez telefon i nie prosi o przekazanie pieniędzy. Nigdy nie negocjuje stawki z przełożonym czy prokuratorem. Zadbajmy o to, by starsze osoby nie były tak ufne i posłuszne. Powtarzajmy im, że jeśli ktoś przez telefon prosi o pieniądze, to z pewnością jest to oszust.